Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ja. I witam was w teoretycznie czwartym, praktycznie szóstym wakacyjnym sportowo, ale zaraz się wszystkiego dowiecie, o co chodzi i tak dalej, więc oczywiście standardowo do usłyszenia za chwilę. Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Sotek6 i witam was w kolejnym odcinku z wakacji na sportowo. Od razu wytłumaczę wam na początku, dlaczego nie było odcinków przez dwa dni. Było to spowodowane tym, że przede wszystkim nie było mnie w domu i nie miałem za bardzo tego ogarniać, tak więc po prostu powróciłem, jestem już w domu i możemy z powrotem do tej serii powrócić. Tak więc, mówię, nie było mnie po prostu, nie wiem jak nagrywać, obrabiać i tak dalej, i tak dalej. Na przyszłość, jeśli będę miał wyjazdy, to po prostu będę nagrywał i wrzucał wam do najwcześniejszego filmiku, jakiego tylko się da, ale teraz po prostu o tym, jak gdyby nie myślałem, chciałem się odciąć i po prostu wyszło jak wyszło. Powracając dzisiaj, jak mogliście zauważyć, z samego rana pojechaliśmy sobie na rower. Około 8.30 wyjechaliśmy. Pokonałem dość spory kawałek, aczkolwiek i tak nie było to maksimum tego, co chciałem pokonać, ponieważ można powiedzieć, że 15 km przed tym końcem, który był dzisiaj, widziałem na niebie chmury, które zresztą tam w pewnym momencie zauważycie, które nie wyglądały najpiękniej i po prostu postanowiłem powoli rozmykać w stronę domu. Więc mogło być jeszcze troszkę dłużej, ale niestety wyszło jak wyszło i wolałem być w okolicach domu, a w okolicach tutaj mojego zamieszkania już za bardzo nie ma gdzie tych kilometrów narobić, więc po prostu powróciłem i tyle. Dodatkowo miałem od poniedziałku, czyli tak naprawdę od tego, z którego dnia ten filmik jest robiony, zacząć robić te pompki, brzuszki i tak dalej, ale niestety nie zdążyłem zrobić tego przed wyjazdem, bo dzisiaj miałem odczulanie. A po odczulaniu ogólnie, jeśli chodzi o przebywanie w gorących miejscach, czyli właśnie na podwórku, tak jak dzisiaj było, bo było naprawdę znowu bardzo, bardzo gorąco, czy to w ogóle ćwiczenie jest nieskazane po odczulaniu, tak więc już później był raczej luzik. I tak mówię, tylko i wyłącznie to jeżdżenie z rana, a jutro mam nadzieję, że już będzie troszkę tego więcej. Dodatkowo też taka informacja dla was, że podciągania na razie nie będę robił na drążku, ponieważ po pierwsze drążka nie mam nawet kasy, żeby go kupić, a po drugie jak na razie wydaje mi się, że jest to troszkę zbędne. Na razie chcę zgubić parę kilogramów, a jeśli chodzi o rzeźbę i ćwiczenie, to jeszcze na to nadejdzie czas. No i powracając, oczywiście przechodząc w sumie już do statystyk, czyli do tego, co zawsze, przechodzimy najpierw do śniadania. Ja sobie tutaj będę na bieżąco wszystko otwierał i będę wam opowiadał, więc śniadanie oczywiście jest standardowo bardzo, bardzo leciutkie. Później mamy obiad. Obiad dość spory, aczkolwiek nie największy. Kurczak z bułką, niestety z bułką, ponieważ ziemniaków nie było. Ktoś mi pisał, żebym ogólnie przestał jeść bułki. Powiem wam tak, że niby prawda, że lepsze jest pieczywo ciemne i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że w jakichś tam niewielkich ilościach i tak on tam za bardzo nie przeszkadza, tak więc jest i tak w miarę okej, według mnie. Później oczywiście mamy kolacja, również jakaś tam nie za wielka, taka dość standardowa. I jeszcze wspomnę wam właśnie, bo dość sporo z was mówiło, żebym jadł 3 posiłki dziennie. Między posiłkami, między śniadaniem a obiadem i między obiadem a kolacją, żebym nawet jakieś owoce jadł. Dzisiaj średnio był na to czas, bo byłem właśnie na odczulaniu, więc wyszło jak wyszło. Dodatkowo mam ogólne podsumowanie oczywiście dzisiejszego jedzenia, tak to nazwijmy. Łącznie kalorii 1766, białka 75, węglowodanów 188, tłuszcze 83, o ile dobrze widzę, i 1500 około kalorii nam jeszcze pozostało.
Do tego oczywiście trening, ta jazda na rowerze według aplikacji, która nazywa się, już wam nawet powiem jak się nazywa, bo mi się troszkę więcej czasu, więc wam powiem, Runtastic. Runtastic to aplikacja się nazywa, tak więc na tej aplikacji właśnie pokazało mi, że tam wyszło około 1083 kalorii chyba. Zresztą to zaraz będziecie mieli pokazane, więc zaznaczyłem na tej aplikacji dieta i trening nie tyle pod czas, ale po prostu podspalone kalorie, żeby się zgadzało właśnie z Runtasticiem. No i przechodzimy właśnie do Runtasticu, więc na początku było statystyki, więc tak jak widzicie, godzina 53,22 sekundy, 42 km, średnie tempo 2,41 minuty na kilometr, średnia prędkość 22,2, więc już w sumie tak w miarę biorąc pod uwagę, że z samego początku strasznie trudno mi się jechało, bo no dwa dni przerwy niby, ale jednak było dość ciężko. Przemieszczenie w górę 231 metrów, spadek 229, kalorie 1083. Tak jak już wam zresztą wspominałem, następnie macie mapę pokazaną mniej więcej jak to wszystko przebiegało spod mojego domu przez Bożejowice w stronę Wartowic, Tomaszów, Bolesławiecki i drugą stroną praktycznie pod autostrady, można powiedzieć, podjechałem. Miało to jeszcze troszkę obszerniej, tak to nazwijmy, wyglądać, no ale no niestety, już tak jak powiedziałem, troszkę pogoda mnie zaniepokoiła, więc zrezygnowałem. Następnie macie również wykresy pokazane, mniej więcej jak te przewyższenia wyglądały, to jest to na szaro, to jest mniej więcej ukształtowanie terenu, po jakim jechałem. Więc możecie zauważyć, że na samym początku można powiedzieć dość sporo pod górę, później było już troszkę luźniej. No ale później jeszcze jakoś tak w miarę to się wyrównywało, no i prędkość oczywiście jaka była mniej więcej na danych właśnie odcinkach. I co mi tu jeszcze zostało? Chyba nic, więc jeśli chodzi o takie informacje, to by było tyle. Dodatkowo oczywiście jeszcze komentarze. Na początku komentarz Wolf's Games, który tutaj ma dla nas kilka rad. Przede wszystkim wybrałem ten komentarz ze względu na tą drugą część, czyli co dwa tygodnie, żebym sobie robił dzień przerwy, kiedy jem tłustsze rzeczy. Jest to w sumie dość dobra porada, ponieważ jeśli bym jadł cały czas uznajmy mało i mało tłuste rzeczy, ale nagle bym powrócił do normalnej diety i bym zaczął jeść tak jak kiedyś, wiadomo oczywiście w mniejszych ilościach, ale no dużo, dość sporo słodyczy itd. Ogólnie jakbym zaczął jeść słodyczy nawet w małych ilościach, to po prostu organizm by nie był za bardzo przyzwyczajony i mógłby być tak zwany efekt jojo, więc tą poradę jak najbardziej sobie zatrzymam. I drugi komentarz, tutaj chodzi mi o samą, również o drugą część, czyli o to, że jedna łapka w górę równa się jeden brzuszek. I powiem wam tak, jest was, macie, dajecie mi około 400, uznajmy, łapek w górę, więc możemy się umówić tak, że każde 10 łapek w górę, oczywiście cała ilość łapek w górę, tak to powiem, cała ilość łapek w górę, tam uznajmy po 24 godzinach, podzielić na 10 równa się tyle dodatkowych brzuszków oraz pompek. Troszkę mi tego wyjdzie. To tylko brzuszków, bo brzuszki są łatwiejsze, pompki już jest troszkę trudniejsza sprawa, więc tyle ilość łapek w górę podzielić na 10 równa się jeden brzuszek dodatkowy, tak więc zobaczymy jak będziecie się spisywali, no i to by było tyle, ja dość taki, nie wiem czemu, zmęczony jak mówię, nie mogę oddechu złapać, no ale trudno, tak więc to by było tyle, trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Poglądajcie sobie jeszcze troszkę i do usłyszenia.